Szymon, wczoraj były bardzo ciężkie warunki tutaj na Przyłajach. Zastanawiałem się, jaką w sobie trzeba mieć motywację, żeby przyjechać dzień później, widząc, że może być jeszcze gorzej. Nie wiem, to jest chyba, kurczę, jakiś jak narkotyk. To jest, sam się sobie dziwię, ale też sam sobie zazdroszczę, że mi się chciało, bo faktycznie, wiesz, trzeba się zlec rano w mrozie jechać, bo jeszcze w Gdańsku to w ogóle wszystko było zamarznięte. Ale ten Przełaj ma coś w sobie, wiesz, no ja nie wiem, ja już wszystkie dyscypliny próbowałem, bo od enduro po downhill, po cross country, a ten Przełaj ma coś w sobie takiego, że jakby w ogóle, jeżeli chodzi o same zawody, na przykład to są najmniej stresujące dla mnie. Ja po prostu, jest to jakaś super zabawa, jak zawsze jeździłem na cross country czy na downhill, to mnie 3 dni wcześniej już brzuch bolał z nerwów. A w tym jest po prostu tak, że no po prostu chce się jechać, bo jest po prostu mega... Tylko dobre emocje. Dobre emocje są, tak. I też jest takie fajne, że widać jakby, wiesz co, kiedyś komuś powiedziałem, kto nie rozumie, wiesz, no dziwi się ze mnie, śmieje się, że ja jeżdżę, tam biegam z rowerem, że to jest chyba tak jak whisky i cygara, że trzeba do tego dorosnąć, że to na początku jest ohydne, a później zaczynasz wchodzić w te kolejne warstwy i to coraz bardziej smakuje. Co, te niuanse widzisz, wiesz, te różnice pomiędzy tym, jak pokonujesz zakręty, wiesz, to jest takie... Stajesz się koneserem błota, nie? Tak, koneserem błota, tak, tak. I to jest, to rzeczywiście jest dobre porównanie. Ile trzeba jeszcze godzin dochodziłeś do siebie ze sprzętem, z rzeczami, ze świadomością, że dzisiaj musisz zrobić to samo? No, myślę, że parę dobrych godzin filtrowania pierwszego, filtrowania drugiego i później odseparowywania tych rzeczy, które są trochę brudne, od tych, które są bardzo brudne. Także to jest cała logistyka. Jak właśnie tak sobie myślę, że bez busa i bez takiego sprzętu tutaj no, nie da rady się z tym ogarnąć, nie? Bo to jest masakra jakaś. No, jak widzisz tutaj na... To jest moja pierwsza warstwa w ogóle i też jadąc na zawody, to mam tak, ubieram się w strój, na którym będę jechał, na to zakładam strój rozgrzewkowy, na to strój dojazdowy, a z powrotem mam jeszcze strój powrotny, więc jest lekko... Zdaje się, że chyba Przyłaje są najbardziej skomplikowane logistycznie. Chyba tak, jest to masakra. No jest mój to w sumie tam no, czwarty może sezon dopiero, więc ja jeszcze, wiesz, to poznaję i chyba... To poznawanie też jest fajne, bo ja po prostu lubię nowe rzeczy poznawać i te wszystkie tutaj, wiesz, prawdy przełajowe, to jak słucham, to aż tak cały, wiesz, sztywnieje i potem, wiesz, człowiek się uczy, no, całe życie. Dzięki, Szymon. Jeszcze powiem ci, że bardzo fajny jest ten sport pod tym względem, że wiesz, ja tak, wiesz, wydolnościowo nie mam czasu i tak, no, jest, no nie, już w tym wieku to nie mam po prostu takiej brutalnej siły zwierzęcej, a w przełaju jest jakby tyle tych subtelności, że można troszkę ponadrabiać taką fajną techniką jeszcze. No to się zgadza. Wczoraj jeszcze Andrzej Kajzer, z którym rozmawiałem, podkreślał właśnie, że moc, waty, wszystko, jedno, ale tak. Technika to jest tak naprawdę tutaj dużo. Dokładnie. Można wygrać właśnie sprawnością. Dokładnie. Nawet Andrzej Kajzer a propos jedną rzecz krzyknął na ostatnich zawodach, która zupełnie zmieniła sposób, w jaki biegam na rowerze. Biegam z rowerem. O, proszę. Więc... Ale nie zdradzisz. Nie. To otrzymamy do Andrzeja. Hej. Dzięki.